Czy to możliwe w tym roku? Oglądamy i modlimy się. Jennifer, wiatry wiosny. Pan Jezus do Jennifer, 22 maja 2012 roku. Płaczę dziś, moje dzieci, ale to ci, którzy nie słuchają moich ostrzeżeń, jutro będą płakać. Wiatry wiosny zamieniają się w rosnący pył lata, gdy świat zacznie bardziej przypominać pustynię, zanim ludzkość będzie mogła zmienić kalendarz tego czasu. Będziesz świadkiem krachu finansowego. Tylko ci, którzy będą słuchać moich ostrzeżeń, zostaną przygotowani. Północ zaatakuje południe, gdy dwie Koreje zaczną ze sobą wojnę. Jeruzalem wstrząśnie, Ameryka upadnie, a Rosja zjednoczy się z Chinami, by stać się dyktatorami nowego świata. Błagam w ostrzeżeniach o miłość i miłosierdzie, bo jestem Jezusem, a ręka sprawiedliwości wkrótce zwycięży.